Cześć, chciałam pokazać kolejnego boksa, którego zrobiłam z okazji ślubu. Ten boks miał być taki troszkę na wesoło i mam nadzieję, że mi taki wyszedł. Jak widzicie, kolekcja Lemoncraft. W dniu ślubu boksik prezentuje się tak. Tu mamy kwiatuszki, mamy listeczki wycięte. I otwieramy. No i tak jak mówię, on miał być na wesoło. Więc jest na wesoło. To jest boks ślubny. Tutaj mamy serducho z kwiatami. Tutaj mamy życzenie, a tu mamy miejsce na pieniążki. A tutaj na pana młodego mówią dzik. Miał być na wesoło, więc wymyśliłam dzika. Pana młodego upolowanego przez panną młodą. I tu mamy sznureczek przepleciony i ten dzik jest upolowany. Mam nadzieję, że Państwu młodym się spodoba. Myślę, że tak. No i powiem Wam, że dumna jestem z tego boksa i ze swojego pomysłu. Ta strzała i ten dzik to są jakieś tam kolorowanki z internetu. Pokolorowane promarkerami przeze mnie i wycięte. Dobra, także to jest boks. A za chwilkę pokażę Wam czekoladownik. Też taki trochę na wesoło. Okej, to teraz czekoladownik. Czekoladownik jest zrobiony z okazji 33 urodzin no, pewnego pana, który lubi ćwiczyć na siłowni. I to jest również kolorowanka i też miał być na wesoło. To jest kolorowanka pokolorowana promarkerami i jeszcze jak widzicie, błyszczy się, to jest Glossy Accent, no bo wiecie, ci kulturyści wszyscy na zawodach, oni się właśnie tak błyszczą pięknie. Także to tak troszkę na wesoło. Powiem Wam, że też mi się czekoladownik bardzo podoba, skromność ode mnie bije. I tutaj mamy dwa tagi, Oh So Lovely i Happy Birthday. Tu z tyłu mamy, to jest w ogóle papier z Actiona, tu jeszcze będzie moje logo. Jest zapinane w ten sposób, o tutaj na nita, tu mamy kopertkę taką, otwieramy, o tu będą jeszcze przyklejone życzenia, miejsce na czekoladę i tu pisze a little something sweet for someone sweet. Taki prosty męski czekoladownik. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym filmie.